Gorąco, ale dobra. Maska w płachcie, natomiast ja zawsze robię tak, że zostawiam sobie te opakowania z resztką tego serum i potem sobie to nakładam na buzię. Polecam wam to bardzo, nie wywalanie tego, bo tu jeszcze jest na dwa albo i trzy razy czasem jeszcze do nałożenia to serum po tej masce, więc polecam. W ogóle te maseczki tak pięknie pachną od Fridy. Tak pięknie pachną te maseczki. To jest akurat kokos i to tak pięknie pachnie. Mam jeszcze mango. Też tak pięknie pachnie mango. Boże, ślicznie pachną te maseczki. Dostępne są w Rossmanie. I tutaj również macie moją polecajkę. To jest z Bielendy Vanity Sugar, krem do depilacji. Ja nie piluję pachy, polecam. Dlatego dostajecie taką szpadłkę. Ja to nakładam tak na 7 minut. Tylko ważne, żebyście nie przykładali z powrotem jakby rąk, tak tylko ja zwykle siedzę w ten sposób. Także ja teraz lecę na szybki prysznic ogolić się i bierzemy się za malowanie. Wydaje mi się, że teraz jest o wiele lepiej w ogóle z lampą. Dostałam od mojego chłopaka na święta i pokażę wam, co kupiłam, bo kupiłam sobie taki kremik. Ojoj, jak przyświetla, dobra. Taki kremik z Bielendy, zobaczymy, przetestujemy go, bo mi się kończy krem na noc z Flafa, a on był teraz na przecenie, więc stwierdziłam, że przetestujemy, zobaczymy, czy się będzie sprawdzał. O, dobra, czy się będzie sprawdzał. Mam nadzieję, że tak. W ogóle muszę wam pokazać, jak opakowanie uroczo wygląda od środka. Wszystko jest w takie brzoskwinki. Mega uroczo to wygląda. Będziemy testować. A ja się teraz biorę za malowanie, bo mam bardzo mało czasu standardowo.
W ogóle pokażę wam dwie spódniczki, które kupiłam w Bershce Taka. Ona jest, kurczę, metka, wiązana w ten sposób, to się, wiecie, tak przeplata i wiąże się, że ma się taki sznurek na brzuchu. I ma takie paseczki. Generalnie była przeceniona i kosztowała 30 zł. A druga, ta, którą zakładam teraz, taka skórzana, zaraz mama mi ją wyprasuje, bo ja mam bardzo mało czasu, więc nie zdążę już jej wyprasować. Taka też ze sznureczkami, ona jest tak śmiesznie rozpinana, że się rozkłada całkowicie i też była przeceniona i kosztowała 5 dyszek, więc mam dwie spódniczki w cenie jednej właściwie, także w Bershce są teraz fajne promki, także polecam zajrzeć nie tylko przez internet, ale i stacjonarnie. O, ona się rozkłada w ten sposób. A ja się biorę za makijaż. Make-up prezentuje się tak, nic nadzwyczajnego, właściwie mój normalny, codzienny makijaż, czy nie nakładam coś bronzera. Ale tak to nie szalałam z makijażem, włoski też. Like always, zastanawiałam się, czy ich nie wyprostować, ale nie będę ich męczyć prostownicą na taką chwilę. Tak naprawdę i gotowe. Ja zawsze mam wrażenie, że ten policzek mam bardziej wykonturowany niż ten, co mnie denerwuje. W sensie bronzerem. Okay. My work here is done. Generalnie mój ficik postawiłam na coś klasycznego. Widzę, że teraz dużo dziewczyn stawia na takie rozwiązania. No i założyłam kozaki za kolano, więc przełamałam i dałam trochę drapieżności temu outfitowi. Great! Tak się on prezentuje w całości. Klasycznie. Thank you.
bardzo.